Cześć tu Oluś i tatuś, dzisiaj siemanko, reakcjanko, będziemy sprawdzać na jedenasteczko, świstasteczko przecieki z jedenastej serii Super Things, która zwie się Neon Power. Zobaczymy, co tam będzie, bo będzie pełno zabawek. I na koniec wam zdradzę ciekawostkę bardzo fajną, która dotyczy też naszego kanału i 11 serii Super Things. Okej, lecimy do komputerka powoli. I uwaga na 3, 2, 1, 8, 0. Jesteśmy w ekranie i widzimy co? I widzimy, moi drodzy, Ultra rzadkiego. Widzimy, jak się nazywa seria Neon Power. Znalazłem parę filmików, ale na każdych są takie same rzeczy, ale obejrzymy tak w przyspieszeniu 3, żebyśmy zobaczyli wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pominiemy. Okej, lecimy. O, tu jakiś hiszpański, dlatego hiszpański, bo Super Finksy są hiszpańskie, produkowane przez Magic Box, a to jest hiszpańska firma. Hiszpanii mają. Nie mają, nie gadaj głupot. Powiem, kiedy będą mieli. Wszystko dowiecie się pod koniec. Okej, patrzymy. Jest ultra rzadki, który wygląda troszeczkę podobny do kogo? Do doktora Volta. Do doktora Volta, ma taką bańkę. Ciekawe, czy też będzie miękka i czy będzie ją można wyczuć. I co jeszcze? No tu nic nadzwyczajnego takiego nie widać. Nowe kazonkidy, ale wszystko zobaczycie za chwilę, bo to naprawdę tam jest dużo, dużo się dzieje. Lecimy. Dobra, tutaj gadu, gadu, zbliżonko. Jest pokazany, tylko rozmazany, chyba ktoś powiększył, miał słabą jakość zdjęcia, jak mniej więcej wygląda ten ultra rzadki. Ciekawe, co to jest tutaj. Właśnie nie wiadomo, wygląda mi trochę, może to jakiś świat jest, on może utrzyma w umyśle tych wszystkich kazunkidów i wszystkie super fińcy. Co ty na to? Nie, bo jak on powstał, to wtedy kazunkidy powstały. Tak to się dzieje, tak. A, tak to się dzieje. Okej. Okay, i rozumiem. Wtedy powstają takie pioruny. No nie wiadomo. Dobra, pierwsze mamy gazetkę Star Pack, czyli gazetkę startową. Starter Pack, w którym widzicie, coś jest nowego tutaj. O, tu. I z wszystkiego się dowiemy, co to tak naprawdę jest, bo to dziwnie wygląda. W środku widać, ale że fajnie jest Zinx. A tak wygląda trochę jak taki robot, drzewo. No i fajnie to. Zobacz, bo tu wygląda na dole jak drzewo, a tu jak robot. Dobra, jest saszetek, jest napisane 80, bo w jednej serii było 90, tak, 80 do zebrania. A zobaczymy. 90 było. Już widać, że jest zupełnie coś nowego, bo kłębek wełny nie był. Jeden raz. Był jeden raz? Był. Naprawdę? A był, ale inny, taki podłużny, już mi się kojarzy. A tu jest taki okrągły, taka zabaweczka dla kotka, nawet uszy ma jak kotek. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy, co tam jeszcze. Mamy pierwszy start. O, tutaj nowe złote. Nowe złote są pokazane, mamy klucz i skrzynię, nie wiem, czy skrzynię skarbów, czy skrzynię z narzędziami. Była skrzynia skarbów. Nie wiem, jak wy myślicie, o, bo tu nie widać. O, tutaj jest bardziej pokazane, tu, tak, tu jest bardziej po środku, tutaj, gdzie jest myszka. Ej, ten mi się podoba. Który? Widzowie nie widzą, tu musisz powiedzieć, to jest, nie wiem, czy to gdzie mam tu myszkę. Tu coś, aha, jakby miodzik, ale tak, to w górę ma jakby pędzel. Ten, nie wiem. I ten but mi się też. O, w ogóle jaka fajna parasolka o, do drinków. Ale już i orzeszek. Czwartej i orzeszek. A ciekawe, co to jest? Jak, wygląda trochę jak włącznik. Telefon. Ta, sam jesteś telefon. Ej, ja wiem, powerbank. A, może być, że powerbank. Dobra, lecimy dalej. Nie będziemy was zanudzać. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Czy to jest to cały czas to samo? Cały czas to samo. Ile można gadać? O! Jest. I zobaczcie. To jest coś nowego zupełnie. Silver będzie w tym srebrny. Neon Fish. Neon Fish się będzie... A nie, to są nazwy tych Super Kingsów. To jest jakiś pakiet z sześcioma. I ale tutaj... fajny. Zobaczcie. Egzoszkielet to się nazywa. Egzoszkielety. I tak będą... To jest jak drugi. Tam widzieliśmy pierwszy. A co, o czym mówiłeś, że fajne? Ta. O tej, to, nie, to obok, to. To lampka, srebrny. lampka na stół, lampka nocna, też fajnie wygląda. Te egzoszkielety, super, i srebrny. To jest taki musisz hełm. Musisz mówić, Olusiu, to który? Jest taki hełm, który się zakłada pod wodę. Pod wodę, tak jest. Lecimy dalej. Na razie to samo, co tutaj o, jeszcze. Jest. Tutaj są te egzoszkielety, czyli będzie 6 egzoszkieletów.
Ja cię. No i złoty. Jeden złoty do trafienia, czadzior. Jestem ciekaw. To jest ciekawe, czy to będzie złoty najprawdopodobniej będzie ten zamiast pojazdów. Wiesz? No tak. Czyli takie robociki. No tak. O, jest. I ich jest ile? 6, tak? Bo liczyłem, że 6 będą w takim pudełeczku i jest złoty jeden do trafienia. Fajne. Gold egzoszkielet. Fundet, znajdź go, ultra rzadki. Lecimy dalej, pokazane egzoszkielety. Który ci się najbardziej podoba? Stąd? To jest stąd na razie. Stąd ten. A ten drugi w środku, tak? Mi ten trzeci. Zobaczmy dalej. A tu. O, ten krabowy jest też ten fajny. Krabowy, tak. I ten wiatrakowy. O, ten jest. A to jest Kazum Kit. No właśnie, to jest jeden z Kazum Kit. To nie kumam, o co chodzi, bo tamte wcześniejsze nie są z Kazum Kit. No bo to jest. A nie, tu są. Masz, nie, bo masz. No bo to był egzoszkielet na Kit Kazuma. Też. Na Kit Kazuma, bo tu masz, zobacz, trzy. Nie na Kit Kazuma. Na Kazum Kity. Są trzy takie egzoszkielety i tu jest jeden Kazum Kit, czyli będzie pewnie jeden Kazum Kit do wybrania i drugi Kazum Kit, czyli będą dwa Kazum Kity ultra rzadkie, znaczy nie ultra rzadkie, tylko specjalne. I co kolejna nowość, to zobaczcie, będą nie tylko 6 Kazum Kitów, tylko będzie jeszcze dodatkowych 6 Wild Kitów, Wild Kits, czyli nie wiem, Wild, co znaczy Wild? Starożytne. Starożytne, tak myślisz? Zobacz, no nawet są takie starożytne. No jak wikiny. Starożytne, tu wąż, tu coś, tu nie, Old wikin... to jest stary. Old to jest stary, właśnie. Dobra, nie pamiętam, napiszcie w komentarzu, co to jest. Mamy tak, czyli 6 Kazum Kitów i 6 Wild Kitów. Kitsów. A i tutaj one są będą, paczki. Pokażę. I tu są paczki na dole, one będą w innym pudełeczku, będą bardziej płaskie. No ciekawe. Bardzo fajnie się to zapowiada i ciekawe, czy z tych Wild Kitów będą te Zinksy normalnie w paczkach do znalezienia, w saszetkach. Lecimy dalej, to jest to samo i w tym filmiku mamy to tyle, a tu jest jeden Kazum Kit pokazany w całości, jak wygląda bliżej, zestaw, okulary 3D, fajny popcorn, taki kinowy chłopak pewnie uwielbia. Już był popcorn. Ale to jest taki kinowy, nie, że wiesz, ma okulary, nie, 3D do trójwymiaru i tutaj ciekawe, czy to jest rzutnik ekranu, ciekawe, czy on pluje serem do... To jest popcorn. Popcorn, a myślę, że to ser, wygląda to jak popcorn. Ser. Dobra, leci! Znowuż mówię cały czas dobra. W ogóle napiszcie, kto w waszym zdaniem wygra Mistrzostwa Świata. O, Mistrzostwa Świata, bo myślę, że premiera będzie w piątek, czyli w niedzielę finał. Mistrzostw Świata. Nie wiemy jeszcze, bo kręcimy to wcześniej. Jak... Nie mów, bo nie wiadomo, kiedy to będzie puszczone. No kiedy kto będzie oglądał. Jak... Nie mów. Że jak... No mów. Że jak dzisiaj to kręcimy, to będzie... Lecimy do drugiego filmu. Nie mów, Arek, dobra. Piszcie, nie mów, dobra, tatuś. Bo dobra to jest zupa z bobra. Lecimy z drugim filmem. Zobaczmy, co w drugim filmie tutaj nam pokazują. Ciszej. Zobaczmy. Mamy tak. O, nowe roboty. Nowe robociki. I tutaj znaczy, pierwszy. Nawet to one nie wyglądają jak robociki, takie podłużne, ale to są pewnie dwa roboty. I tutaj pierwsza ciekawostka, te Kazum Kity były, tylko są ulepszone. Kazum Kity były, ale... Dobrze, jedna ciekawostka. Są roboty, jeżeli to są roboty, super power arms. One mają super silne ręce, arms, ramiona. Ciekawostka, bo wcześniej roboty, jak były we wcześniejszych dwóch seriach, to były z ultra rzadkimi z poprzednich serii. Pamiętasz? A teraz są z poprzednich serii Kazunkidami. Kazunkidami, tak. Tata, nawet Zinksy są takie same, tylko pozmieniane. Widzisz, bo to się działo później. Ale roboty są. Widzisz? No, roboty są fajowskie. Dobra, lecimy dalej. Znowu powiedziałem, dobra. A tu jest zbliżenie. Pierwsza Kazunki. No to dobra, lecimy dalej. Tu jest, ale fajnie się prezentują te roboty. Aha. W ogóle bardzo dużo nowych zabawek będzie w tej serii. I napiszcie w komentarzu, pod koniec, poczekajcie do końca, którą z tych zabaweczek, oprócz saszetek oczywiście, byście chcieli upolować. Mamy zbliżonko, ten też fajnie no dobra, wygląda. A ten był?
A był, to jest kosz. No, jasne, że był. Teraz kolejne. Mamy Pizza Coopter, czyli tu jest serii, te zabawki są z serii, z pierwszej serii, kiedy pokazały się Kazunkidy. No, kiedy pokazały się Kazunkidy i to są wszystkie te Kazunkidy z ósmej serii. A ta seria nazywała się Dalej. Nazywała się Dalej. Okej. Guardians of Kazum chyba się nazywała. Nie, Guardians to była dziewiąta. Nie, no ta seria się nazywała Kazum Kids. No przecież to jest logiczne. No, mamy tak, helikopterek, no bo tutaj, który też wygląda fajnie. Zobacz, zobacz, tutaj jest... Te Sphinxy też się pozmieniały i te Kazum Kidy, ale one też były w ósmej, tylko są trochę pozmieniane. Trochę tak, ale mają nowe możliwości, nowe zabaweczki, że tak powiem, nowe bronie. Bo mają helikopterek... Mają helikopterek, mają dwa nowe roboty i jeszcze motorek Turbo Ice i Pizza Copter. Czyli oj, Turbo zobacz, Ice. Ten helikopter strzela, ma, widzisz tutaj pizzą, a ten tutaj też strzela taką kulą z lodami, widzisz, taka wyrzutnia, pewnie będzie strzela. Oj, to będzie fajna wojna między nami, jeżeli będziemy je otwierać. Ale coś się dowiecie już wkrótce pod koniec filmiku. Tu jest pokazane, jak wyglądają. Całkiem fajnie się to prezentuje. Myślę, że na pewno chciałbym ten motorek przede wszystkim, wiesz? Ja bym wolał. I uwaga, kolejna fajna rzecz. Ale fajne. To sekretne bazy Kazunkidów. I tutaj pojawiają się w końcu kolejne ultra rzadkie z poprzednich serii. Czyli pojawia się Kazunkid i nie, Kid Kazum i Kid Fury. To też jest fajne. Fajnie to wygląda. I on też ma swoją deskę. Też ma swoją oryginalny deskę. I zobaczcie, w bazie macie i zbroję, i bronię, i ładowanie energii. Zobaczmy dalej. I o, zobacz, widzisz, tu jest ta energia. Tu mamy bronię dwie. To nie jest energia, to jest Kazum. No ale ona, to jest energia. Która się nazywa Kazum. No ale mówisz, że nie jest energia. To jest energia, tak? Kazum. Energia Kazum, ale energia. Tak naprawdę to się nazywa energia Kazum. Dobra. Mądre to takie, ja wam powiem, naprawdę. A po angielsku Kazum Energy. Kazum Energy. Dobra, lecimy dalej, znowu już powiedziałem, dobra. Będę musiał jakąś karę na następnym nagraniu, biorę papryczki chili, jak powiem dobra, będę musiał jeść, ok? Teraz powiedziałeś to słowo. Ale to wiem, no musiałem powiedzieć to słowo. Albo tego słowa nie wolno mi powiedzieć. Trochę jak z Voldemortem. Słucham. Mam pytanie, powiedz coś na D. Dużo lubię jedzenia. Tu jest drugi, Kid Kazum. A, jeszcze nie powiedziałem, że pojazd. Zobaczymy, ma tu broń. Mówiłem, że ma deskę. Deskę, ma broń, ma tu energię, ale złą. I dwie bronie. I tutaj w tym filmiku to by było tyle. I został nam ostatni. I zobaczymy, co w ostatnim, co się dowiemy. Jesteśmy na stronie Jungetes Kuczu Fleta. Nie wiem, pozdrawiamy autorów. Mają mnie od nas subskrypcji. Nie szkodzi, ale mogą mieć więcej. To tym się nie ma co chwalić. Jak się czegoś ma dużo, to się nie chwalimy. Pamiętajcie. Okej, zobaczcie. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowych zabawek. Poczekaj, sześć nowych zabawek i do tego sześć nowych jakby kidów, tylko już to nie są kidy, tylko wild. Tak, nawet są inne opakowania, zobacz. Ja wiem, ja muszę sprawdzić, poczekaj, poczekaj. Ja muszę sprawdzić, bo to mnie intryguje. Wild. Co znaczy... To znaczy po polsku. Will i uwaga. Dzikie. Will dzikie. Dziki. Dziki. I dziki jest dziki. Dziki jest dzikie. Dzik. Dziki. Wild animals mi się coś podstawiło. Dzikie. Wild. Dziki. Czyli no, dzikie kiddy. No nie, nie mówiłeś. Co ty, ja cię podnoszę, a ty au. No, przestań, bo pomyślą, że cię bija. No. Okej, mamy, jest ta gazetka, lecimy szybciuchem. Co w gazetce? A w gazetce mamy ten egzoszkielet. Mamy saszeteczki, to jest ten sam pokazany. Tu mamy ten zestaw sześciu, gdzie są dwa egzoszkielety. Był ten jeden sam dobry. Screen. Ten sam screen, tylko powiększone.
Tu mamy dalej kazum kidy, mamy 6 kazum kidów, czyli mamy tak. Pędzel. A co to jest, hełm? Nie, co to jest? No to jest hełm. Ty już raz mówiliśmy, że hełm, a nie był hełm. Tu jest mikrofon chyba. No tak, tak. Tu jest banan. O, fajny banan, ale czadziur ugryziony ma głowę. To puszka. Jest sok. Puszka. To jest puszka. Sok. To sam jest ten sok. To jest sok. Nie, to jest sok. Chyba kosz, jakiś rodzaj kosza to chyba. To jest sok, to jest sok. To nie jest sok, to jest pędzel, malowanie. A, co? To jest farba. Ej, soki, nie soki. Nie wiedziałam, że to sok. Dobra, może będzie. Teraz dzikie kidy. Mamy najprawdopodobniej wikinga albo tak, krowę. Bo to są zwierzęta. Pierwszy raz w historii są zwierzęta w Super Thingsach. Zobacz, mamy tak. Byka. Ośmiornicę. Kotka, liska, nie, czy nie liska, tylko kotka, tygryska, nie wiem co to jest, to wąż, a to chyba netoperek, czyli netoperek, czyli Batman, nie Batman. No, co Bat. To? Bat, a po polsku? Dobra, lecimy, a powiedziałem, dobra. Mamy 6 egzoszkieletów, to mówiliśmy, mi się najbardziej podoba ten z tymi wiatrakami i też ten krabowy. Czyli najbardziej ci się te dwa podobają z kidami. Ciekawe, czy one będą droższe, czy one będą takiej samej cenie. Mi się podoba najbardziej ten i ten. Ciekawe też, czy one będą do losowania, czy będzie normalnie na pudełku pokazane, który to będzie. Okej, powoli zbliżamy się do końca. Mamy robotę, o których już mówiliśmy. To powiem wam ciekawostkę. Premiera Super Thingsów serii 11 będzie na początku chyba 14 lutego w Hiszpanii. I jak się nic złego nie wydarzy, to... Zaraz powiem wam dalej. Zaraz. Za chwileczkę. Tu mamy drugiego robota. Roboty też fajnie wyglądają. O, nie zauważyłeś? Bo fajnie w ogóle jakby się dało ruszać te ręce. Na pewno się... Jestem, się tak... Ale żeby były takie elastyczne, żeby można było nimi... Nie wiem, może jak wiecie, dajcie znać. Tu jest kosz. Helikopter też już obcykaliśmy. Drugim pojazdem był motorek. I zostały dwie tajne bazy. Te tajne bazy też. Mhm. Co byś z tych, jakbyś miał do wyboru z tych nowych zabawek, to co byś wybrał? Szczerze? No. Czekaj. Muszę się zastanowić. No zastanów. Szczerze jakieś tych tajnych kryjówek, bo to by było dla mnie ważne. To by było dla Ciebie, bo Ty lubisz się bawić takimi rzeczami. A ja bym wybrał na pewno robota jednego, ten kosz mi się podoba i wybrałbym jeszcze ten motorek, bo jestem ciekaw tej wyrzutni, jak to będzie się naciągało, jak sprężne, czy będzie daleko strzelało, wiesz? No i fajne też te wild kidy. Czyli mamy naprawdę od zakichania, piszcie w komentarzu, co będziecie chcieli, a teraz ciekawostka i dobra wiadomość dla Was, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, nic się złego nie stanie, to będziemy otwierać dla Was zaraz po premierze w Hiszpanii albo w trakcie premiery w Hiszpanii, jak będzie to dostępne w Hiszpanii, to u nas też to już może będzie i będziemy dla Was to otwierać, komentować i polować na nowego ultra rzadkiego. Poczekaj, aż rzucił Ci się gdzieś. Musimy, wiesz co, cofnąć. Jak się nazywa nowy ultra rzadki? Czy gdzieś tu będzie? Nie, on tu będzie na tej. Jeszcze poczekajcie chwilę. Już kończymy. To już zamkniemy. To było tu. Nie, to tu. Dobra, poczekajcie. Non-power. Non-power to jest seria. Wiem. Myślę, że na pudełku jak będzie... Jak będzie pudełko. No tu jest, ale on jest niewyraźnie. Res... Coś tam ultra, ultra rzadki. Nie wiem, może jak wy wiecie, napiszcie w komentarzu, jak się będzie nazywał nowy ultra rzadki. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Pa, hej, pa. Leci na Szczecin. Piszcie w komentarzach, co wam się najbardziej podobało. A, najważniejsze. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Bardzo Was prosimy. Łapka, subskrypcja, dzwoneczek. Dobra, lecimy na Szczecin. My lecimy oglądać mecz. Nara, nara, pa, hej, pa!